My jako grupa, jedna z największych grup w Polsce, jeśli chodzi o ośrodki wypoczynkowe i hotele, bo to jest prawie 20 obiektów zlokalizowanych w całej Polsce, przygotowujemy się operacyjnie, tak? Czyli przygotowujemy obiekty, przygotowujemy personel, przygotowujemy całą jak gdyby kartę bezpieczeństwa obiektu pod względem, byśmy powiedzieli, to fitosanitarnym, tak? Żeby wszystko było odpowiednio czyszczone, zabezpieczane, dezynfekowane. I to jest jak gdyby jedna strona. Druga strona to przygotowujemy się na to, żeby w odpowiedni sposób poinformować w pewnym czasie naszych gości, że już te obiekty są otwarte, że mogą przyjeżdżać i mogą się czuć w nich bezpiecznie. To jest jak gdyby jedna strona. Druga strona, którą tutaj wszyscy pytają, to są oczywiście wyniki finansowe. No i tutaj ten rok będzie bardzo trudny. Obawiam się, że dla wielu moich kolegów z branży, no może to być rok, w którym no mam nadzieję, bo trzymam kciuki i za siebie i za wszystkich, przeżyjemy, ale może się zdarzyć tak, że część po prostu branży nie przeżyje. Największy mają problem ci, którzy rozpoczęli inwestycje w ubiegłym roku i na przykład mieli obiekt zamknięty, bo remontowali, rozbudowywali, kupowali coś nowego, budowali baseny, spa i liczyli, że w tym roku już jak gdyby otworzą obiekt, będą mogli przyjąć gości i spłacać pewne zobowiązania, tak? I to jest jak gdyby dzisiaj największy problem podmiotów, bo jak wiadomo, gospodarka opiera się na tym, że ten pieniądz musi być w obiegu. Jeśli on tak, w przypadku branży turystycznej, że on stanął z dnia na dzień, to znaczy my jako podmiot praktycznie od połowy marca nie mamy złotówki przychodu, tylko same koszty, no to wiadomo, mamy jakieś oszczędności jeszcze, tak? Mamy pomoc teraz tu rządową i ona powinna nam starczyć na ten rok. Powiem tak, jeśli chodzi o wyniki, tu już w ogóle nikt nie patrzy. Dzisiaj w branży turystycznej my patrzymy na to, żeby przeżyć jako spółka, jako obiekty i żeby przygotować się na przyszły rok i ewentualnie w przyszłym roku wszystkie te rzeczy inwestycyjne, remontowe, które miały się odbyć w tym roku, przenieść na przyszły rok. Więc dzisiaj tu mowa o jakichkolwiek wynikach, nikt o tym nie myśli. Dzisiaj my jako branża turystyczna myślimy, żeby przeżyć. My będziemy otwierać obiekty, oczywiście nie wszystkie naraz. W pierwszym etapie, jak będzie można otworzyć obiekt, otwieramy jeden obiekt nad morzem, to jest Sarbinowo, bardzo dobrze położony, i drugi obiekt to jest obiekt górski w Ustroniu, w Beskidzie Śląsko-Żywieckim, po to, żeby już nasi goście, którzy chcą przyjechać, w momencie, kiedy będzie to zluzowanie, my ich jesteśmy w stanie przyjąć. I w sytuacji, kiedy będzie chęć naszych gości przyjeżdżania, będziemy otwierać po prostu wszystkie obiekty pozostałe. Chcielibyśmy, aby 20 czerwca, czyli już jak gdyby po zakończeniu roku szkolnego, tak zwanego klasycznego roku szkolnego, bo dzisiaj takiego nie będzie, bo wiemy, że mamy egzaminy przesunięte i ósmoklasisty, i maturalne, ale chcemy, żeby większość naszych obiektów była już gotowa, żeby pracowała na pełnych obrotach i żeby była zdolna do przygotowania, do przyjmowania gości. Pandemia jakby wszystko zatrzymała praktycznie z dnia na dzień, bo to, nie wiem, był tydzień takiego momentu, kiedy coś było jeszcze otwarte, ale tak naprawdę bardzo szybko te obiekty zostały zamknięte. To jest też duży cios dla całej branży turystycznej, dla całej gałęzi gospodarki, tak? Bo to nie jest tylko, że dotyczy to jednego czy drugiego właściciela obiektu hotelowego, tylko turystyka w Polsce coraz bardziej z roku na rok generowała coraz większy procent PKB i to jest również odbija się na sytuacji gospodarczej naszego kraju. Dla nas to jest też trudne było i dla naszych pracowników, którzy praktycznie z dnia na dzień no, nie mieli po co przychodzić do pracy, no bo nie było gości. No, można pokoje sprzątać raz, drugi, jakieś recepcje, ale wiadomo było, że jak nie będzie gości, to oni to też odczują. No i rzeczywiście nasi pracownicy, zwłaszcza ci, którzy pracowali na umowę zlecenia, no to jakby dla nich pracy nie było. Pozostałych pracowników musieliśmy wysłać na postojowe i na te obniżone po to, żeby skorzystać z pomocy tarczy antykryzysowej. No i tu muszę powiedzieć, że dla naszej spółki, dla naszych pracowników te rozwiązania są niezwykle istotne, bo to powoduje, że mogę przez kolejne miesiące robić im wypłaty i nie muszę po prostu zwalniać i zostawiać ich bez pieniędzy z dnia na dzień. My czekamy. No dla nas też jest ważne, żeby jak największą ilość etatów utrzymać, tak? I ta tarcza nam pozwala, że zanim nastąpi ten właściwy rozruch turystyki, że będziemy mogli po prostu pracowników utrzymać. Normalnie w dniu dzisiejszym byśmy zatrudniali już kilkaset osób właśnie poprzez te ośrodki sezonowe. No dzisiaj raptem tych osób mamy 350 i w tej gronie tych osób po prostu pracujemy i próbujemy utrzymać spółkę przy życiu.